Witam wszystkich, z tej strony Sarge, wy oglądacie kolejny odcinek serii Zagrajmy w Horizon Forbidden West. Przeniosłem się do Bastionu, ostatnio Kotalo skontaktował się z Aloy i wspomniał, że tutaj w Bastionie ciągle ktoś potrzebuje pomocy. No i faktycznie od dłuższego czasu jakaś misja tutaj jeszcze czeka. Wejdziemy zatem tam na górę, dowiemy się o co chodzi. No i oczywiście, w miarę możliwości, spróbujemy temu komuś pomóc. Te naktowie znów są jednością. Mogłabym zaskoczyć. Niech twoi wrogowie zginą. Tak zachowują się. Ale to nie byłoby żadne. Wy mówicie o mnie? Keta, przeproś. Chyba obraziłaś naszego gościa. Nie miałam zamiaru. Gadałyśmy o tym, kto pierwszy latał na skrzydłach dziesiątki. Ty czy Ferika? Ferika? Walczyła z burzoptakiem, który uniósł ją w powietrze. Dla mnie to akurat latanie. Mówicie tak, jakby jej już z nami nie było. Bo nie ma. Gdy uchwyciła się maszyny, odleciała z nią na sam szczyt góry. Burzoptak ciągle tam krąży. Ale Ferika gdzieś przepadła. Przykre. Straszny koniec. Jasne. Jak znowu polecisz na skrzydłach dziesiątki, przeszukaj górę. Była dobrą żołnierką i miała świetny pancerz, który teraz niczemu nie służy. Pomyślę o tym. Mówię ci, że latała. To się wciąż nie liczy. Daj nam znać, jeśli znajdziesz zbroję Feriki. Rozumiem, do czego. No dobra, czyli patrzcie, jest to kolejne zadanie związane z lataniem. Tak jak wam jakiś czas temu mówiłem, że mamy chyba tutaj misję, która też jest powiązana właśnie z tą umiejętnością latania na burzoptaku. Teraz będziemy mogli ponownie z tego skorzystać. Ferikę, wojowniczkę Klanu Nieba, porwał burzoptak, który potem zrzucił ją na szczycie góry. Jej pancerz wciąż tam jest i nawet najlepsi wspinacze nie mogą się do niego dostać. No cóż, Aloy na pewno się uda. Innej opcji absolutnie nie biorę pod uwagę. Moglibyśmy już stąd właściwie polecieć, ale myślę, że rozsądniej będzie, jeśli najpierw przeniesiemy się do tego schronienia. Na tę górę nikt nie wejdzie. Nawet ja. Tenaktowie mieli rację. Żeby odkryć, co się stało z Feriką, muszę tam wlecieć. No widzicie, czyli nawet nie ma opcji, żeby tam się normalnie wspinać. Musimy polecieć na burzoptaku. Najpierw tylko skorzystam z opcji przeczekania do poranka, żeby tam na górze jednak nie zastała mnie noc na przykład. Wolę mieć dobre widoki na okolice. I teraz możemy burzoptaka przywołać. To na tej górze dziewczyna walczyła z burzoptakiem. Biedactwo. No rzeczywiście tutaj chyba nie dałoby się złapać tych skał. Naprawdę potężna góra. Spróbujemy tutaj na samym szczycie wylądować. Myślę, że nie będzie większego problemu. Zbroja Feriki powinna gdzieś tu leżeć. Dobra, zatrzymajmy się. No i zobaczmy, gdzie ta zbroja może być. Tutaj tylko skrytka. Płyta grynszpanu. Kawałek pancerza, no proszę, czyli mamy. Ale płytę grynszpanu też zdobędę. Bo to jest właśnie ten legendarny typ grynszpanu, najrzadziej spotykany. Zawsze widzę, że na tych górach różnych można płyty grynszpanu znajdować. Proszę, proszę. Na pierśnik Feriki. Kawałek zbroi Feriki. Gdzieś musi być reszta. To nie brzmi dobrze. No było słychać. Opatrzcie! O! To pewnie ten burzoptak, który zabił Ferikę. O kurde. Czyli trzeba zawalczyć. Spokojnie. Kurde, najbardziej jest podatny na kwas, ale można by też spróbować z plazmą. Zobaczymy. Teraz spróbujmy.
Nie mogę wyżej celować. Jeszcze poprawię! Ale okej. Teraz spróbujmy zaatakować szybko. Wykorzystać fakt, że mamy tę plazmę zaaplikowaną. Proszę bardzo. Jeszcze trafiamy. Najlepiej było w te, o właśnie, elementy wybuchowe trafiać. I to tutaj całkiem nieźle wychodzi. Pięknie. Elektryczność trochę unieruchomiła go. I to już. Przeszukam burzę ptaka. Może mieć fragmenty zbroi. No i mamy bransolety Feriki. Jeden kawałek utkwił w maszynie. Dobra, czyli to załatwione. No ale nadal szukamy jeszcze dwóch fragmentów. Ciekawe, gdzie to będzie. Czy Fokus coś widzi? Tutaj na razie niczego nie widać. Tam dalej. Ale to chyba też tylko jakaś skrytka. A nie, patrzcie, tutaj coś legendarnego. No ale rozumiem, że kawałki zbroi jednak luzem leżą. Że w skrzyniach raczej tego nie znajdę. Zobaczmy na mapie, jak duży jest to obszar. Okej, czyli tutaj aż do końca możemy tak naprawdę ruszać i tego szukać. Myślę, że prędzej czy później coś się znajdziemy. Jakby nie patrzeć, jest tutaj trochę tych punktów istotnych, które są podświetlone przez Fokus, tylko muszę uważać. A nie, bo tutaj jest ten mój Solar Ptak. I mamy, proszę bardzo, maskę Feriki. Kolejny fragment zbroi. No i ostatni fragment jest chyba tutaj. Tym razem na golenniki. Fokus może znaleźć coś, co przegapiłam. Jeszcze jeden kawałek zbroi. To by było na tyle. Powinnam dać znać Tenaktom, że odzyskałam, co się dało. Oczywiście, że damy znać. Jedyne co, to się jeszcze zastanawiam. No bo tutaj mieliśmy jakąś jedną skrytkę. Skoro już tu jesteśmy, no to otworzymy również i to. A później znowu chyba najlepiej byłoby skorzystać z szybkiej podróży. Chociaż bardzo mnie w takim przypadku też kusi, żeby po prostu zlecieć przy pomocy tarczoskrzydła. Zobaczmy. No jest naprawdę, kurczę, wysoko. Niesamowite widoki. Zamiast jednak tak lecieć w nieskończoność, no to za chwilę usłyszymy się po cięciu. No to jesteśmy z powrotem na terenie bastionu. Rozumiem, że nasze dwie nowe znajome cały czas czekają na górze. Idziemy z nimi pogadać i powiedzieć o wszystkim. Jeśli chcemy odzyskać nasz honor, musimy to zrobić w walce tak, z Regalą. Na pewno. Widziałyśmy twój lot. Znalazłaś Ferikę? Ja odzyskałam jej zbroję. A raczej resztki. Nie miała szans z tamtym burzoptakiem. A, rozumiem. Bolesny koniec. Ale chwalebny. Więc, jak myślisz, pierwsza leciała na skrzydłach dziesiątki? Była odważna. I spędziła sporo czasu w powietrzu. Moim zdaniem się liczy. Ona latała! Wiedziałam. I była pierwsza. Zachowaj pancerz. Zasłużyłaś na to. Naprawisz go na warsztacie. Tam jest. Jak tylko naprawisz pancerz, zatrzymaj go. Dorównujesz Ferice śmiałością, odwagą. No i dyplomacją też. Po takim końcu zasługuje na chwałę. Niech będzie. Dobrze, że okazujesz skromność. No dobra, czyli nagroda w postaci nowego pancerza z chęcią przyjmę. Na dole mieliśmy warsztat, a więc tam się teraz udamy. Podejrzewam, że to będzie bardzo podobny pancerz do tego już posiadanego, bo jak widziałem te części tam zbierane, no to przypominał mi się właśnie jeden ubiór, no ale sprawdzimy za momencik. Niebiańska wspinaczka Tenaktów. Zmontowany na powrót pancerz pierwszego Tenakta, który wzbił się w powietrze, zapewnia zwiększoną koncentrację
i lepszą wydajność przedmiotów jednorazowych. No dobra. Mamy to. I w ten sposób misja ukończona. Tak więc od razu sprawdzimy, jak to wygląda. Jeden punkt umiejętności dostałem, co oznacza, że będę mógł już sobie maksymalnie ulepszyć któryś przypływ odwagi. Tylko który? Tutaj albo z drzewka traperka, albo z mistrza maszyn. Tutaj mamy furię żywiołów, a w tym przypadku... Co to było? Seria łańcuchowa. Zwiększ swoją determinację w walce z wieloma wrogami naraz. Obrażenia przeskakują z jednego wroga na następnego w promieniu 15 metrów, a moc powalająca wzrasta. No dobra, ulepszamy to w takim razie. Jak spotkamy grupę maszyn, to przydałoby się wypróbować ten przypływ odwagi już taki maksymalnie ulepszony. Czyli patrzcie, tutaj wystarczy jeszcze tylko odblokować furię żywiołów na najwyższym poziomie. No i technikę broni, lina przebijająca. 8 punktów do zgarnięcia. No i rozumiem, że tyle bez problemu zdobędziemy, przechodząc grę na 100%. Tymczasem tutaj mamy ten ubiór i rzeczywiście jest podobny do jednego z wcześniejszych. No ale teraz sobie wybierzemy ten wygląd, tak dla odmiany. Wprawdzie mam wrażenie, że Aloy może być trochę zimno tutaj, na tym obszarze. Ale powiedzmy, że wytrzyma. Ej, w sumie to jak już tutaj jestem, to może odwiedzilibyśmy okoliczne miejscówki, gdzie nas jeszcze nie było. Tutaj w ogóle jakiś konwój krabołazów. Czekajcie, najpierw wyjdziemy stąd. Chwała Aloy! Po prostu tędy polecimy. Tak jest łatwiej. Ale wiecie, najlepiej będzie po prostu przywołać znowu Solar Ptaka. No i przelecę tylko nad tym konwojem, a później będziemy ruszać do znaku zapytania na mapie. Tam było właśnie niedaleko najbliższego schronienia. Zobaczymy. Tutaj rzeczywiście jest jakiś konwój. Więc mniejsza z tym. Z krabołazami już niejednokrotnie walczyliśmy. A tymczasem tutaj możemy właśnie ten znak zapytania sobie odkryć. Bardzo wysoko, więc tutaj idealnie się nam przyda możliwość latania na Solar Ptaku. Jeszcze jakbym się właśnie trochę bardziej wzniósł w powietrze. Zrobimy to na razie w ten sposób. Gdzieś tutaj po prostu sobie wylądujemy. Może być, kurczę, od razu tu. W pobliżu. Nie wiem, jak dotrzeć do źródła tego sygnału. Ciekawe, jak się tam znalazła ta czarna skrzynka. Ej, mamy tutaj ogniwo, więc może właśnie to ogniwo wykorzystamy. A przy okazji, jak już jesteśmy przy warsztacie, to wytwórzmy zaawansowane oszczepy wybuchowe. No i tutaj będzie można uzupełnić surowce od razu. Podniosę od razu to ogniwo, może właśnie się przyda, skoro Aloy powiedziała, że jest tu czarna skrzynka. No to może będą drzwi do otwarcia. No i oczywiście. Proszę. I to będzie to, wysłuchajmy. Hartman, jesteś tam? Przeciw środki. Awaria silnika. Awaria silnika. Jeśli mam zginąć, zabiorę jedno z nich ze sobą. No chodź, czerwonooki potworze! Po raz ostatni zaatakowała wroga. No, tak to trzeba powiedzieć. Kolejny lokalizator na tej częstotliwości. Akurat zostały mi tylko dwie czarne skrzynki. Ja już tutaj widziałem je w różnych miejscach na mapie. Tu mamy jedną, a druga była na tej wyspie. Czyli już przynajmniej wiemy, gdzie się udawać, żeby całkowicie ukończyć tę aktywność. Tutaj po prostu mamy zapis tego, co słyszeliśmy.
więc na razie nieistotne. I w takim razie przywołajmy raz jeszcze Solar Ptaka. Będziemy lecieć. Od razu właśnie chciałem też odkryć sobie kolejny znak zapytania. Zobaczymy, co tam się kryje. To wszystko jest stosunkowo niedaleko stąd. Tam nieco bardziej na wschodzie widziałem też, blisko w sumie, gdzie byliśmy w ramach zadania, pierwszy lot. To widać było też tam parę siedlisk maszyn. Może też tam jeszcze się wybierzemy w końcu. No ale tutaj to może jakaś znajdźka albo metalowy kwiat. Coś w tym stylu. Dobra, tutaj wyskoczymy. Jak to wygląda? Ognioskra. To uwaga. Podpalamy. I ten wybuch pewnie ściągnie tutaj maszyny. Muszę być na to przygotowany. Wow! Jest jeszcze jedna maszyna w środku, co ciekawe. To nieźle. Niszczyciel Alfa. Lecimy. Akurat przeładowanie konieczne. No ja bardzo proszę te maszyny tutaj do siebie, bo wtedy byśmy wykorzystali tamten przypływ odwagi. A niestety pouciekały chyba? Tylko walczymy z tym niszczycielem Alfa. No jest jeszcze niby tutaj maszyna latająca. To nie jest ten mój Solar Ptak w końcu? Dobra. Ten załatwiony. Kurde, trochę daleko od siebie są, ale spróbujemy serię łańcuchową odpalić. No i zobaczymy. A, rzeczywiście, patrzcie. Obrywają te maszyny jednocześnie. Mimo, że trafiam w jedną, to te okoliczne też obrywają. Więc bardzo fajna rzecz, kiedy mamy właśnie do czynienia z grupą wrogów. Koniecznie trzeba to wykorzystać. Fajna rzecz, naprawdę. Jeszcze jeden tutaj. Wykończyć go już tylko. Dobrze. Ale wydaje się, że nadal tutaj jeszcze jakieś maszyny są w pobliżu. Przypływ odwagi się nie skończył, tylko że już nie zdążę chyba zaatakować. Szczerze to nie widzę żadnej maszyny, więc już chyba dadzą mi spokój. Dobra. Ale przynajmniej był teścik tej zdolności, tego przypływu odwagi, więc z tego się cieszę. Ej, jednak tutaj coś mnie wypatruje jeszcze. Ale gdzie? Z tej strony jeszcze. To uwaga. Wystarczą ze 3-4 oszczepy i będzie po kłopocie. Okej. To na tyle. Potrzebuję jagód leczniczych, uzupełniam sobie od razu. No i tutaj. Mamy nagranie też jakieś. Albo przynajmniej notatkę. Przeniesienie twierdzy Tower. Londyn, 3 lutego 2050 roku. Burmistrz Londynu oraz ministrowie mają spotkać się z firmami budowlanymi w celu omówienia kontrowersyjnych przenosin Tower of London. Twierdza Tower, niezwykle ważny angielski zabytek, stanowiła kiedyś wielki magnes na turystów. Niestety od czasu pierwszego wielkiego wylewu Tamizy stoi pusta, podobnie jak inne obiekty na brzegach rzeki. Archeolodzy twierdzą, że cały obiekt odniósł poważne uszkodzenia i że proces ten nieustannie postępuje. Kilka punktów słynnej twierdzy grozi zawaleniem. Aktualnie bierze się pod uwagę możliwość przeniesienia Tower w takie miejsca jak Hyde Park, Richmond Park czy nowe centrum turystyczne na Heathrow.
Działania te stanowią reakcję na powszechne oburzenie wywołane ofertą bilionera Teda Faro, który zaproponował bezpieczne przeniesienie i adaptację obiektu w siedzibie Faro Automated Solutions w Salt Lake City. Deputowany Nigel skomentował tę propozycję następującymi słowami: wolałbym, aby moja głowa została zatknięta na pice na murach Tower, niż by wasze czy nasze dziedzictwo narodowe zostało zawłaszczone przez... I chyba lepiej nie wiedzieć, co tam było dalej napisane. Ale na pewno odnosiło się do Teda Faro, który jak zwykle zamieszał w przeszłości. Czemu to nie dziwi? No ale okej, tutaj w tej okolicy to już będzie wszystko. Mógłbym w takim razie teraz się przenieść jeszcze tutaj i dolecieć do kolejnego znaku zapytania. To może być kolejna ognioskra albo metalowy kwiat, zobaczymy. Na tyle blisko, że może nawet mogłem tam pójść pieszo, ale w sumie tak będzie odrobinę szybciej. W pobliżu też jakieś maszyny, bo już mnie wypatrują, więc nie za dobrze. Być może będę zmuszony walczyć, kto wie. Na razie odlecieliśmy. Kolejny dron obserwujący biosferę. Powinnam zgrać jego dane. Tylko jak sprowadzić go na ziemię? No już chyba wiem, jak go sprowadzić. Słuchajcie, tutaj muszę się wbić na górę. Mam nadzieję, że wtedy doskoczę. Okej, wysiadka i czekamy. Czekamy teraz na drona. No tych dronów też niewiele zostało. Ej, bo tam też jest, kurczę, jakiś punkt. Może jednak tutaj mamy tego drona za daleko. Może powinnam się wspiąć, żeby na niego wskoczyć. Dobra, bo gdzie go mamy? Tutaj też wydaje się, że jest za daleko. No a tutaj? Nie wiem, nie wiem. Będę musiał próbować w innych miejscach. Zawsze jest opcja, żeby ewentualnie spróbować zeskoczyć jakoś z Solar Ptaka, ale to byłoby dość karkołomne na pewno. Dobra. Podejrzewam, że jednak któryś z tych punktów byłby jak najbardziej możliwy. Ciekawe. A może z tego właśnie aż zeskoczyć? Tu jesteśmy trochę wyżej. Jeśli nie tutaj, to co najwyżej jeszcze tam, dalej. Bo inaczej może być ciężko. I chyba jednak właśnie to będzie tam, bo patrzcie, gdybym się na tamten daszek tak wspiął, byłoby może idealnie. Bo tutaj może chyba jednak zabraknąć trochę. No tak mi się wydaje. Nie no, nie ma szans, żebym doskoczył. Zlatujemy! A jednak, proszę. Dobrze. Czas pobrać dane z drona. I są dane. Zostało połączenie ich z kopułą. No proszę, czy ja dobrze widziałem, że mamy tylko jeszcze jednego drona do odszukania? Nieźle. Tutaj oczywiście dron się pojawił w znajdźkach. No i zobaczymy jeszcze, czy... ten ostatni jest gdzieś na mapie zaznaczony, czy też nie. Myślę, że to już tylko naprawdę kwestia czasu, żeby również tego drona ostatniego odkryć. No to polecimy sobie jeszcze tutaj, słuchajcie. Ostatnie obszary do odkrycia w tej okolicy. I to będzie gdzieś po tej stronie. Też, co ciekawe, na górze. No więc idealnie, żeby tam właśnie dolecieć sobie. Ale oprócz tego, że kręcą się tam te maszyny, to chyba na nic więcej liczyć nie możemy. Chociaż mnie jedna rzecz zastanawia, bo tam było widać też siedlisko tych mumaków. Pamiętam, że jedno takie siedlisko było niemalże poza granicami mapy. Może właśnie tylko za sprawą Solar Ptaka możemy to siedlisko odkryć. I może właśnie to też zrobimy.
Dobra, tutaj norniki kanistrowe. Tu krabołazy. Jeszcze tak właśnie co do tych mumaków. Czy to było właśnie to? Bo teraz... Tak, to chyba wcześniej to było zgliczowane. Bo pamiętam, że to było przy Solar Ptakach. I ta ikonka była jakoś tutaj chyba. Teraz mamy w normalnym miejscu. Więc tutaj raczej tym razem nie będzie problemu. Coś tak mi się wydaje. Ej, ale tutaj to nie wlecę aż tak wysoko. Dobra, jakoś się uda. I tak, szczerze mówiąc, tutaj prawie nic nie widać. To jest pewien problem. Ostatnia rzecz. Mumakły. Przynajmniej przestanie mnie to męczyć, że mamy tutaj tę ikonkę nieodkrytą. Mróz sprawi, że będzie krucha. No dobra, oczywiście mumakły już dawno są zeskanowane. Więc w tej okolicy niczego więcej już nie mamy. No i ja z chęcią na razie zostanę na tych ośnieżonych obszarach. Jedziemy. Tym razem jednak jesteśmy nieco bardziej na południu, bo kolejne znaki zapytania czekają na odkrycie. No i jak widać właśnie nie w każdym przypadku są to tylko te najprostsze rzeczy, tak jak te metalowe kwiaty, czy też ognioskra. Nieraz mamy czy to czarne skrzynki, czy to dron. Ale tutaj chyba muszę tę górę jeszcze oblecieć, prawda? Trochę tak to wygląda, jakby to było pod ziemią, ale... To wszystko może być nieco mylące właśnie przez tę górę. Chyba, że jakimś cudem tutaj będzie zatopiona jaskinia po prostu. Zaraz się przekonamy. Bo to chyba już będzie tutaj. No, patrzcie. Będzie zatopiona jaskinia. Lądujemy. No i wpływamy. To nawet się cieszę. Bo mimo wszystko aż tak wielu tych zatopionych jaskiń nie mamy w tej grze. No ale tu oczywiście muszę uważać, bo są maszyny. A naszym celem jest zebranie wszystkich kawałków grynszpanu. Okej, i teraz tak. Rozumiem, że mam płynąć cały czas w dół. I tam ewentualnie właśnie szukać kolejnych kawałków. A trochę, kurde, ich jest. Mogę uderzyć ją kwasem. Wiadomo, że jesteśmy bezbronni pod wodą. No, mam nadzieję, że zdążę popłynąć. Czekajcie. Nie. Teraz z tej strony może. I zaraz muszę się upewnić, na jakim poziomie mniej więcej mamy te kawałki grynszpanu. Bo teraz to chyba aż za nisko popłynąłem. A może i nie. Patrzcie. No bo tutaj na pewno mamy jeden kawałek. Drugi jakoś się po innej stronie chyba. Rzadko znajduję grynszpan. A i tędy też przepłyniemy, tak? No najwyraźniej. Opcja przeciśnięcia się przez szczelinę. I chyba nawet muszę teraz z niej skorzystać, bo wydaje się, że po tej stronie już niczego więcej nie znajdę. Najgorsze jak na końcu brakuje jednego kawałka na przykład. No ale dobra, przeciśnijmy się. I tu może być kolejna maszyna, kto wie. Najważniejsze, że nie musimy się martwić o tlen. Dobra, jeszcze jeden kawałek tutaj. Coś też jest na powierzchni, ale na razie skupiam się na tym, co jest pod wodą. A tu akurat nie kawałek grynszpanu, tylko po prostu pudło z zapasami. Tutaj za to coś mamy. Coś legendarnego. Dobra, skupmy się zatem tutaj. Na tej powierzchni. Na górze ewidentnie też legendarne rzeczy.
Tym razem zbitek Grynszpanu. Nadal nie wszystko. Lećmy na drugą stronę. Jeszcze coś. Tym razem po drugiej stronie. Ej, tu jest maszyna. Znalazłam w kotłach sposób na dominowanie w drapulców. Dopiero teraz zwróciłem uwagę, a tu proszę. Nawet dwie maszyny są. Ciekawe. Nawet tak szczerze mówiąc, z chęcią bym zdominował tego wdrapulca. Ale nie wiem, czy zdążę przed tamtym. Agresywny tryb. No i atakuj. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. W razie całkiem nie najgorzej to wygląda, ale jeszcze może być różnie. Ja w tym czasie spokojnie pozbieram trochę złomu. Na koniec po prostu ewentualnie wykończę tę maszynę. Dobra, ten wdrapulec wrogi już pokonany. Tam mamy ognioskrę, więc ostatecznie trzeba będzie podejść i to otworzyć, to przejście. Ale widzę, że jeszcze tutaj czegoś nie zebrałem. A też tu jest Grynszpan chyba. A nie, tylko kolejna skrzynia. To niech będzie. Czyli jednak chyba za tą ognioskrą coś jest. No, dominacja maszyny trwa teraz naprawdę bardzo długo, jak widać. I dobrze. To zobaczmy jeszcze tutaj. To jest wyjście? Kurde, teraz się zastanawiam, czy ja zebrałem tam wszystko. No chyba, że tutaj na końcu jeszcze będzie trochę Grynszpanu. Ale obawiam się, że jednak mogłem coś pominąć, prawda? No bo tutaj mamy tylko... A, tu jeszcze coś jest, dobra. Sprawdźmy. Nadal nie wszystko, no kurde. Ile można? Tak, no tu już jest wyjście. A ja ciągle jednak nie zebrałem tego, co trzeba. Teraz oczywiście tam nie wrócę na pewno. Więc dajcie mi chwilkę, żeby stąd wyjść. I za chwilę poszukać. No bo jeszcze Grynszpan musi tam być gdzieś do zdobycia. Okazuje się, że przy samym wejściu do tej jaskini jeszcze chyba coś ominąłem. Tutaj cały czas pływa ten nornik. Gdzie on jest? Tutaj teraz kurde na moim poziomie aktualnym. Niedobrze. Nie może mnie zauważyć. A tu właśnie widzę, że jest jeszcze Grynszpan i mam nadzieję, że to ten ostatni. Że tego mi tylko brakuje, to nie będę musiał się zapuszczać gdzieś tam w głąb tej zatopionej jaskini. Tak jest. Zatopiona jaskinia została ukończona. Więc wychodzę na powierzchnię i przenosimy się gdzieś indziej. Jesteśmy w zalewiu, gdzie zabierzemy się za napad maszyn dla ekspertów. Już ostatnio robiliśmy taki napad maszyn na tym poziomie, tylko że to było przy arenie. Teraz właśnie tutaj i później jeszcze na tej zachodniej wyspie będzie to do ukończenia. Więc zobaczymy, co tutaj jest do zaoferowania. Kto chce zagrać w napad maszyn? A, chcesz pograć w napad? Chciałem w tym odcinku przetestować zestaw, który został mi zasugerowany w komentarzach. Więc tutaj bierzemy zestaw numer 3. I teraz tak, burzoptak się bardzo dobrze sprawdzał, to jedna rzecz z poprzedniego odcinka, ale oprócz tego, sugerując się właśnie komentarzem, wezmę kłapaka, maszynę przyciągającą, no i dzięki temu mamy jeszcze jeden punkt, żeby
jedną ze słabszych maszyn wybrać. No i tutaj to będzie węszyciel. No i zobaczymy. Rozkręćmy tę grę! Ustawimy oczywiście na dobry początek. Burzoptak tutaj jest absolutną gwiazdą, myślę. Dajmy go tu. Kłapak, maszyna przyciągająca, może zaraz obok. No i węszyciel jako taki dodatek. A to może tutaj ustawimy. Plansza w twoje ręce! No i dobrze, teraz możemy właśnie tutaj od razu spróbować zaatakować. Minus 7 punktów, piękna rzecz. Bo jeśli bym chciał tą maszyną przejść, no to nie zaatakujemy. Dobra, zróbmy to tak. Oj, niezły ruch. Będę tutaj niestety niżej, no ale już trudno. A tutaj po prostu się odpowiednio zbliżymy i tyle. Będziemy tu bardzo wysoko. Mam nadzieję, że to trochę odstraszy od atakowania tej maszyny. Czas działać! No niestety, to się kurde musiało tak skończyć, że jak będę nisko... Twój ruch. ...to potężnie tutaj mnie zaatakują. No i to się kurczę sprawdziło. Ale dobra, to jest idealna okazja, żeby teraz wykorzystać przyciąganie. I to nawet możemy dać tutaj. Ej, naprawdę? I w ten sposób, patrzcie, teraz mogę tu zaatakować z tej strony. I w ten sposób załatwię dwie maszyny jednocześnie. Wygrywasz! Chyba jednak nie jestem taki dobry. No rewelacja, absolutna rewelacja. Jeśli to się sprawdzi przy kolejnych planszach, no to pewnie ten zestaw może być kolejnym moim ulubionym. Bierzemy raz jeszcze. No i tutaj jednak witam się z wami po cięciu. Jak widzicie, za pierwszym razem nie poszło to dobrze. Gotowa? Więc nawet taki dobry zestaw maszyn, jeśli nie przemyślę tego, może nas kosztować zwycięstwo. Popełniłem duże błędy, zaraz wam powiem jakie, mniej więcej. Ustawmy się jeszcze tutaj z lewej strony. Twoja kolej. No i teraz tak, ja zaczynam, więc... Mogę tutaj od razu zaatakować. Wcześniej zaatakowałem tak, tym burzoptakiem, że po ataku byłem znowu na tym terenie bagiennym i wtedy bardzo szybko przeciwnik mnie załatwił swoim faloprujem. Ale jeśli tutaj zaatakuję, to chyba wtedy wrócimy na któreś te bliższe pole, jeśli dobrze to rozumiem. Padła! Tak, no bo to pole, na które później burzoptak wraca, jest oznaczane chyba takim niebieskim kolorem, wydaje mi się. I tutaj to się sprawdziło. Działaj! W ten sposób dużej krzywdy mi tutaj nie zrobił. Tu mogę pokonać tę maszynę, ale to jest tylko jeden punkt. Teraz się powinienem skupić na faloprują, bo to już wystarczyłoby do pokonania. Tutaj minus 1. Tu minus 2, ale sam oberwę przy okazji. Ale wiecie, jeśli mam przyciągacz... Bo tak to go nie przyciągnę, jak rozumiem. Jeszcze sprawdzę tutaj. Minus 3 punkty. A właśnie, czy zasięg też obejmie tutaj tereny bagienne? Wygląda na to, że tak. No to spróbujmy. O, o to mi chodziło. A nawet mogę już go tak wykończyć od razu. Dobra, no to zróbmy to. Wygrałaś tę grę. Zemszczę się jeszcze. Jeszcze trzecia plansza tylko została. Znowu ten sam zestaw. Zagrajmy więc. No i podobnie się chyba będę ustawiał ciągle. Kłapak obok. No teraz może jednak węszyciela też obok dam. Moim następnym ruchem będzie...
Działaj! No i zobaczmy, co ty tutaj masz. Niszczyciel 4 punkty, skaczel 1 punkt, wielkoszczęk 3 punkty, kłoruk 2 punkty. Czyli najlepiej byłoby pokonać wielkoszczęka, no i niszczyciela. Ale to pewnie takie proste nie będzie. Tu jak się ustawimy, to tu będą minus 4 punkty. Ale nie, no lepiej będzie chyba jeszcze inaczej zrobić. Najpierw przyciągnąć tutaj do siebie. No tego to się nie spodziewałem. Kurde, ale jednak tak to inaczej działa. Też nie wiem, jak to w końcu funkcjonuje tutaj, no bo... Myślałem, że przyciągnę go na teren bagienny, a jednak cofnął się tu. I to mi nic nie dało właściwie, a sam też oberwałem. Nie podoba mi się to bardzo. No tak czy siak tutaj spróbuję jednak zaatakować. I ewentualnie przeciążenie. I jedna mniej na planszy. Dobra. Plansza w twoje ręce. Wielkoszczęka mamy na tyle blisko. Aha, tylko że ten tutaj blokuje mi drogę. Niestety. Tak mógłbym ewentualnie zaatakować. A to w takim razie ciebie bym pokonał mimo wszystko tutaj, węszycielem. Ta maszyna wypada. A tutaj atakujemy znowu. Opancerzone maszyny to najlepsze maszyny. Przeciążenie już tak aż bardzo tutaj nie da. Minus 2 punkty mogę zrobić. Ja też wtedy sobie zabiorę te 2 punkty. No ale postawmy na jedną kartę wszystko. Muszę nad tym pomyśleć. I jedna mniej na planszy. No to brałem pod uwagę, że tutaj zrobi mi krzywdę, ale gdybym teraz tylko... O właśnie, doskoczył sobie. Uznaję swoją porażkę. Przekazuję ci to jako nagrodę za pokonanie mnie na wszystkich planszach. Figura do napadu, ogniarz, no i oczywiście 100 okruchów metalu. Dobra, czyli mamy to. Zagrajmy jeszcze kiedyś. Raczej nie sądzę. Będę wolał jednak iść do innego przeciwnika, też na poziomie eksperckim, tam na tej wyspie na zachodzie. A tutaj mogę się po prostu cieszyć z tego, że kolejne wyzwanie zostało zaliczone. Dziękuję Wam w takim razie za oglądanie tego odcinka i usłyszymy się następnym razem. Cześć!